Ryszard Domański, epidemia, ale nie zapomnieliście o tych osobach, które potrzebują tego ciepłego posiłku w tym szczególnym czasie świąt Bożego Narodzenia. To puste miejsce przy stole, które każdy tradycyjnie zostawia w swoich rodzinach, staje się realnością w takich właśnie sytuacjach. Ja tu bardzo dziękuję, że możemy każdego roku organizować, każdego roku zapraszać osoby samotne, biedne, bezdomne. To jest piękne, bo widzimy ich, jak jest ich dużo, jak oni są spragnieni też takiego spotkania, wspólnego wieczerzowania. W tym roku troszkę inaczej, bo nie usiądziemy przy stole wspólnie jak każdego roku, tylko będziemy wydawać, jakby powiem, na wynos Wigilię dla tych osób. Bardzo dziękuję przede wszystkim tym zaangażowanym osobom, które każdego roku pomagają nam. Częstochowskie restauracje, to jest naprawdę fenomen tego miasta, że wszystkie prawie restauracje, ponad 13 restauracji każdego roku zgłaszają się, przygotowują, a my mamy tylko zadanie rozdać to jedzenie. No i co ważne, w tym roku, kiedy te restauracje są zamknięte i mają ogromne straty, prosi się o wsparcie restauracji, ale restauracje też mają, restauratorzy mają dobre serce. I to jest piękne i wzruszające. To jest przykład właśnie, że w tym trudnym czasie, dla nich ogromnym trudnym czasie, potrafią się dzielić. To jest piękne, że w tym roku nie zrezygnowali, nie powiedzieli, proszę księdza, no w tym roku nam też jest trudno, więc nie będziemy robić. To sami dzwonią, pytają się, w tym roku też będziemy robić. I robią, i zrobili. Za to im bardzo dziękuję. Ogromna rzesza ludzi się teraz zebrała. Dobrze, że jest ten ciepły posiłek, ale nie martwi to księdza, że tych ludzi chyba jest więcej niż w zeszłym roku. Uwaga, uwaga, dystans. Bo chyba jest to jedyna Wigilia, którą organizujemy tutaj w tym miejscu. Wcześniej były więcej w tych jadalniach, były robione. Ja nie słyszałem, żeby jakaś organizacja zapraszała na Wigilię, więc dlatego spodziewamy się, że dzisiaj będzie o wiele, wiele więcej ludzi niż każdego roku.